Witajcie, mężki z tej strony Travel, w kolejnym odcinku z Hardware 4 na muzykę z Case Redux jako Związek Socjalistycznych Syndykatów Ameryki. Tak, w sumie wysłaliśmy Al Capone na emeryturę, ale nic się nie dzieje. Jeżeli chodzi o resztę rzeczy, no to tak naprawdę mało co z celów narodowych. Próbowałem sobie już dobić ten wszystkie rzeczy, tylko że naprawdę produkcja długo trwa, więc postanowiłem, że spróbujmy. Jeżeli nie pójdzie, no to będzie słabo. Tutaj widzę, że jeden nie jest przy tym rozkazie, bo nie mam miejsca. Dobra, więc spróbujemy. Zobaczymy, jak to pójdzie. No trochę, że nie powiem, zbombardowałem ich, więc zobaczymy. Tutaj idzie jako tako. Dało nam się. Mamy porty. W takim razie. Bum. 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 I chcę tych zaatakować, ale nie mogę. Just. No i jako, że mamy zapasy, no to... No to nie będzie jakiegoś większego problemu. Tylko, że... Nas atakują, a my nie możemy ich. To jest najgorsze. A więc w głównej mierze musimy zdobyć port. Albo wybudować go. To też jest plan w sumie. Który... Można zrobić, gdybyśmy tylko mogli dotknąć tej prowincji. Co jest? No ja wszystko dobrze robię. Dlaczego nie mogę... Nawet nie wiem, co się dzieje. Próbuję wziąć ten port, a nic nie wchodzi. No, coś weszło. Teraz spróbujmy przy tych dwóch portach, ale zróbmy może level 1 lepiej. I jak sami widzicie, to też nie są jakieś mega wytrawne dywizje. Więc musimy jak najszybciej zrobić ten port. Bo inaczej to będzie słabo. Na razie mamy zapasy z tego, chyba nie, chyba już się nam skończyły. To może spróbujcie może zdobyć ten prowincję, bo widzę, że to nic nie idzie. Więcej prowincji, tym lepiej dla nas. Raz zdesantowaliśmy się, ale tak powiem, nic z nami nie robią. Dosłownie budujemy port i on niedługo zostanie skończony. Jest! Wreszcie się pozbyłem tamtych. O. Nie, bardzo blisko bym powiedzenia, czego się pozbyłem, ale myślę, że to by było zbyt złe. Więc no, z tamtych to w ogóle ciągle mieliśmy. Nie powiem, to było denerwujące w pewnym momencie, że jeszcze ich się nie pozbyliśmy. Oczywiście to były małe minusy, tak naprawdę dla nas nic nieznaczące, ale... Nadal, jak już tutaj wszystko mamy, to jest fajnie. Dobra. Mamy to, ja to sobie robiłem dlatego, że nie mogłem nic innego robić do tych i jak sami widzicie, zrobiliśmy jedno ulepszenie i wszystko się nabiło do tego. Nadal robię oczywiście multi-roll, tutaj próbuję już dokończyć, ale jak sami widzieliście, trochę to nie jest aż takie wszystko oczywiste. Mamy już port, nawet nie wiem w której prowincji. Ale nam się wybudował. Nie, jeszcze się nie wybudował. Już się wybudował. Więc mamy dosłownie port. Możemy wysłać, nie wiem, jakąś armię. Możemy po pierwsze zmienić sobie ten rozkaz na to. Dosłownie jak postawiłem tutaj, to wszystko zaczęło ginąć. To było takie, wiecie, już po prostu wysłanie tego oznaczało śmierć dla tamtych. Więc... Więc teraz jak już to mam, to dosłownie tutaj nic nie ma. Nie wiem, jak tutaj jest z lotniskiem w tej prowincji. Dosłownie nie wiem, dlaczego wy tutaj... Tylko tam jest lotnisko, kurde. Dobra, my mamy tutaj dosłownie
wejście. My jeszcze wysyłamy dywizję. Tutaj widzę, że dosłownie maltańska dywizja weszła. I dosłownie oni zostawili nam pole do popisu. Oni zapewne mają tylko rozkaz typu brońcie to. I oni dosłownie nic z tym nie robią. Oprócz tego, że wiecie, że mają bronić, więc mogę dosłownie sobie wjechać im, podzielić całą wyspę na pół, teraz jak na to patrzę. Bo dosłownie nic tutaj nie mają. Tutaj wjedźmy w takim razie. Dosłownie podzieliliśmy na pół całą wyspę, bo oni nie mają tutaj dywizji. Zapewne przez to, że jak mówiłem, im po prostu wszystko zbombardowałem. Znaczy się bombardowałem, zabrałem im całe zaopatrzenie, tu nie ma żadnego Niemca. Dublin jest dookoła, teraz patrzę na to. Jest dookoła po prostu. Po prostu spowodowałem to, że wszyscy uciekli stąd. No. Oj. Czasami się zastanawiam, jakim potworem jestem. Okej. To jest najgorsze, że nawet my tego za bardzo ich nie skapitulujemy. My po prostu tutaj, że tak powiem, przejmujemy powoli to. I też reszta dywizji jest jakaś... Potrzebujemy lotniska realnie. Bo jeżeli będziemy mieć lotnisko, to my możemy dosłownie wziąć całą naszą... Wszystkie nasze samoloty. Nieważne, że jest tutaj zbyt dużo. My w ogóle budujemy w całej Ameryce lotniska. A, nie możemy tutaj nic zrobić. Dobra, ale jeżeli tak zrobię, to i tak wybuduję lotnisko. Dobra, więc tak. Wy... próbujcie. Wy z tego rozkazu też. To są dosłownie moje czołgi, więc... Więc to tylko na tym polega. O... Dobra, i powinni sobie poradzić. Ja powiem trochę, to zajmuje mi ta produkcja tego, by najbardziej chciałem, czyli z tego, nie pamiętam jak one się nazywają. Amtraki, o, Amtraki próbowałem jak najbardziej wykoksować. Nie wyszło, no ale nie zawsze musi wszystko wychodzić. Tutaj widzę, że nie mogą tutaj wejść, bo dosłownie nie wiem dlaczego. Więc teraz wszyscy na Dublin. O, i widzę, że bardzo chętnie oni odzyskali niepodległość. No, naprawdę nie wiem, to jest chyba jakaś nowa rzecz, że ja to przyjmuję, ale przecież oni i tak nie mają. Dobra, więc jak tutaj mamy, to my możemy od razu spróbować się zdesantować, nie wiem, na Hamburg albo... Dosłownie tutaj się zdesantować i wiecie, to jest stary trik, czyli żeby wbudujemy tam port. Więc ci, oprócz tego, że mają gdzieś jeszcze rozkaz, nawet nie wiem gdzie by mieli rozkaz, to my ich tutaj wysyłamy. Stary trik tak naprawdę. No, jeżeli pamiętacie, to ja dosłownie go już kiedyś wykorzystywałem. Do jednej serii atakujemy z północy, ponieważ oni w ogóle się nie spodziewają tego. Jakiś inny port trzeba okupować. Czy mamy tutaj jakiś, którzy są, że tak powiem, niedopracowani? Nie. Po prostu niewytrenowani chyba. To będą najprościej, jeżeli to powiem. Mamy już 12 poziom, to tylko z produkcji. Ja chcę na razie multirolkę zrobić, bo ją robię pod lekkie samoloty. Nie wiem, dosłownie... Mogę... No właśnie, o, tak zrobimy. Czasami się dosłownie opłaca zrobić w taki sposób. I zróbcie sobie tu. I co tutaj mamy jeszcze? Jakiś problem. Mamy tych, to jest dosłownie inna armia. O, wy byliście tą, którą tak rozstawałem. Nie. Byli tą armią. A, tak długo ich rozstawiałem. Mam na nich Wargol. I tak naprawdę chciałem zaatakować, jeżeli byśmy... Bym nam się nie udało tam desant, ale się udał. My tutaj w sumie jeszcze możemy sobie dokończyć. To zagaduję, że każde państwo już to ma zrobione, więc... Głupie.
My realnie mam 42 dni na wszystko? Ciekawe. Oprócz tego już prawie mamy całe wyposażenie, więc... Nie powiem, ciekawie to wygląda. Zgaduję, że przez to, że mamy kilka punktów. Dobra, więc to, co w głównej mierze się robi, kiedy już to mamy... Boom. I macie dosłownie tutaj nam rozgromić tych. Mamy w ogóle na tym lotnisku? Nie, bo nie jesteśmy w frakcji. No bywa. Okej, w takim razie próbujemy na razie tutaj zdobyć 100%. I coś się stało, nie wiem co, nie obchodzi mnie zbytnio. I gdy już tutaj będziemy, to wygląda na to, że my prawie już mamy cały ekwipunek. No jeszcze tutaj musimy czołgi nieco podbić, ale to wszystko jest ok. W ogóle mi się nie wydaje, żebyśmy aż tak bardzo potrzebowali czołgów. Jedne co, to ja bym sobie zmienił tych atakujących na patrol, bo dosłownie potrzebujemy kogoś, kto będzie ich wspierać. O, niemiecki. Niemiecki agent. I sobie tutaj robimy kolejne. I tak naprawdę czekamy na rozkaz, jak wejdzie. Widzę, że tutaj jest sporo tego. Ale nasze statki jakoś nie widziałem ich. Się udało. Dobra. Dobra, desantujecie się. To, co ja jak mówiłem, to co robimy, czyli budujemy dosłownie port, który będzie nas wszystkich wspierał. I próbujemy się przebić dalej. O, się udało. Dosłownie nasz pontonowy port, którego nie widzę, chyba został zniszczony. Dosłownie ma za zadanie tutaj nas chronić, ale niestety zniknął. Tutaj nie mam zbytnio zasięgu. I Osmani się zdesantowali na was. Co nie powiem, nie jest nigdy ciekawe. Yikes. Dobra, pytanie jest, ile musimy przetrwać? 12 dni, wow. To naprawdę nic. Przy naszych tych dywizjach to jest dosłownie nic. Przeczekanie tych kilkunastu dni, żeby zrobić. Mam w ogóle tutaj lotnisko? Nie. W takim razie kolejną rzeczą, którą wybudujemy, to będzie lotnisko wielkie. Ale może najpierw to zróbmy. O, i zrobili nam szyfr. Zgaduję, że przez to, że dosłownie się zdesantowaliśmy. Możemy przez pewien czas tutaj stać, dosłownie nic nie robić. A później wyślemy dwie armie. Więc... Dobra, wszystko jest zrobione. Więc tak, pierwsze co... Musimy dobudować więcej tego. Wiadomo, kupmy też piątki. Już od razu w Niemczech jesteśmy, no to zróbmy im lepszą kolej. I możemy zrobić też punkt. I dosłownie wystartujemy cały ofensywę, gdy już wszystko będzie możliwe. Okej, w takim razie te armie, które tutaj wystawiłem, niech one się w takim razie wybiorą tu. Jeszcze ta armia. I dosłownie czekamy. Wydaje mi się, że nie wiem, przybyło tutaj, nie wiem, kilka tysięcy amerykańskich inżynierów czy czegoś takiego, żeby po prostu robić, żeby tam robić, nie wiem, lotnisko, kolej i w ogóle wszystko. Więc to jest trochę śmieszne. Okej, jeszcze wysielamy tutaj te samoloty. Większość z nich będzie oczywiście umierać, bo jest taki problem, że my nie mamy dobrych samolotów. Tutaj wysłali 3000 samolotów. I tak naprawdę na razie żremy strasznie dużo zasobów. Ale jak tylko nam się tutaj ukończy wszystko robienie, no to powinniśmy sobie polepszyć tą sytuację. To za kolejną rzeczą będę chciał zrobić, to sobie po prostu, wiecie, no, zdesantować się w kolejnym miejscu i tyle. Okej, w takim razie niech tutaj się wszystko buduje. My możemy jeszcze pociągnąć sobie tutaj kolej.
budować sobie kolejne. Tutaj oczywiście nas, jak nas atakują, to my nic nie będziemy budować, ale niech nas atakują. Tak, więc zabieramy te dywizje i niech one się zdesantują w takim razie. Nie wiem, tutaj. No nie możemy się aż tak bardzo zdesantować. O, taki od tyłu możemy dookoła tego. Okej, okay. Coś tutaj mamy oczywiście do wybadania. Czy coś tutaj jeszcze? Nie, to wszystko. Dosłownie byśmy mogli spróbować to zrobić, tylko nie wiem, silnik będziemy rakietowy robić, już może po prostu zrobimy najlepsze wszystko. Okej, okay, wyłączamy, tutaj nic nie ma jak zwykle. O, nawet Ukraina złamała nasz szyfr. Ale wygląda na to, że oni się przebili. Tak, przebili się, to znaczy, że my jesteśmy na lepszej pozycji. Tutaj widzę, że większość naszych statków tutaj nie chce upracować. Tutaj wszystko jest ok. Wszystko też jest ok, według mnie. Tutaj by się przydało jeszcze dosłać te statki. Widzę, że już ten desant to raczej aż tak bardzo nie pójdzie. Ale my tak naprawdę teraz mamy problem z organizacją w niektórych miejscach. Też dla mnie to nie jest jakieś mega bolesne, że jeżeli stracę tą prowincję, ona jest strasznie słaba do obrony. Naprawdę część tych dywizji tak chce się wycofać, więc... Dobra, no i... Zdradziliśmy prowincję. Uuu, tracimy tą prowincję. To już źle jest. Bo ta prowincja to akurat my mamy na niej być. Więc coś... Coś poszło nie tak. Czy oni mają szyf przeciwko nam, czy po prostu ciągle atakują nas, przez to tak słabo nam idzie. Możliwe, że to jest powód. My też tutaj wysyłamy tych wszystkie samoloty, ale raczej to nam nie pójdzie. Oni też mają strasznie dużo starych samolotów. Więc to nie będzie aż taka dobra gra. Co tutaj próbujemy? Zróbmy to dalej. Tutaj możemy sobie ulepszyć ten... O, więc... Dwie weźmy. Widzę, że już nie jest aż tak bardzo potrzebne to, więc możemy sobie zmienić. No i nie powiem, tak trochę słabo to wygląda, bo nie mamy aż tak dużo zielonego. Dobra, czy mamy jakiś... armię, które jesteśmy... No w sumie ta armia jest. Więc ją byśmy sobie wysłali. Możemy zamienić ten rozkaz. Żeby się na przykład zdesantować o tutaj. Bo tutaj to nie sięgamy, więc to nawet nie jest. Nawet nie jest możliwe. Widzę, że trochę nasze statki też nie działają do końca. Ostatnia doktrynka, zawsze fajnie widzieć. Tutaj też sobie nieco tego próbmy. No nie, nie wyszło nam, szczerze powiem. Tak się bronimy jako tako. Jeżeli chodzi o budowę, to mamy zastopowaną budowę. Część naszej dywizji dosłownie jest na rozkazy, więc... Czy nie dziwmy? Tutaj coś się zmieniło, nie wiem co. Jeżeli chodzi o budowę, no to my budujemy wszystko nadal dobrze. Mamy tutaj oczywiście już to lotnisko mega, więc mi się podoba. Tutaj jakiś został też złapany. O, naprawdę tam dużo ich łapią. Dobra, mamy już to zrobione, niby. No i co, no? Możemy zobaczyć teraz w sumie, ile szkód zrobiliśmy. Wow!
Naprawdę sporo zabiliśmy Niemców. Nie powiem, to jest dosyć duża ilość. Jeżeli chodzi o te konwoje, to zapewne to jest to. Wojna morska dosłownie wykończyła Niemców. Okej, zróbmy jeszcze to. Chciałem tutaj, żeby były te punkty, ale raczej nie będzie ich. Przez to, że po prostu mamy zbyt dużo. No w sumie możemy spróbować się desantować, raczej się nam nie uda, bo dosłownie nie mamy możliwości. Wyłączmy sobie w takim razie te regiony, które i tak my nie będziemy. No, dosłownie ten jeden region. Tutaj widzę, że samoloty tylko nas niszczą. Teraz, jeżeli chodzi o te samoloty, no to nam niszczą bardzo dużo, ale i tak mamy ich mnóstwo. O, desantujemy się. Okej, w takim razie oczywiście, co robimy? Budujemy port. Ale musimy najpierw złapać miejsce, które nie jest tym. O, jest. Udało się. I próbujemy wybudować porty. Dosłownie to jest jedyne możliwości, chociaż te porty akurat ich nie są jakoś mega dobrze chronione, widzę. A jednak są. No i chyba stracimy wszystko. Bo dosłownie nas wypchnęli, no. Straciliśmy wszystkie dywizje. Au. To bolało. Straciliśmy tyle sprzętu. Ile musimy odzyskać? 16 dywizji. Au. Au, 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 au. 16 dywizji to naprawdę dużo. Dobra. To naprawdę komplikuje sprawy. No, jak sami widzicie, to jest prawie 1000 czołgów. Na szczęście mieliśmy zapas. A tutaj bardzo chętnie bym chciał, żebyśmy po prostu już to skończyli, ale tego się nie da skończyć. Więc. Jedyne, co jest możliwe, to jest spróbowanie zrobienie im rozkazu ataku. I żeby spróbowali zaatakować. Też jest możliwe, żebyśmy już może zaczęli produkować tanki najlepsze. Jest tutaj, jest to. Więc 100, tu 100 i bum. To są najlepsze czołgi, które możemy mieć. Więc tak, tutaj mniejsza produkcja, tutaj też mniejsza produkcja. No i musimy zacząć produkować te super czołgi. Weźmy sobie te żelazo. Tak naprawdę to jest stal, ale w stanie trochę Minecrafta patrzyłem. Okej, tutaj widzę, że nam umierają i w sumie stają się kolejni asy powietrza. Nie powiem szczerze, ten ostatni desant był naprawdę słaby. No i też widzę, że my nie jesteśmy aż tak mocni, jeżeli chodzi o to. Zawsze możemy spróbować zrobić coś a la takie dywizje mieszane, że oni i tak pokazują, że tutaj jest tego, ale możemy jeszcze sobie trochę czołgów dodać do naszej dywizji. I to powinno wspomóc nas. My tak naprawdę możemy już bomby atomowe robić. Jak sami widzicie, produkcja jest 5 czołgów dziennie. Robienie tych dywizji, takich własnych, może nie być zbyt dobre. To, co możemy zrobić, to spróbować zaedytować modern tanki.
zrobić mega template. Nie podoba mi się, że jak biorę dalej, to po prostu mi organizacja spada. Nie wiem dosłownie, dlaczego mi aż tak organizacja spada. Czy jeżeli sobie wezmę, nie wiem, na przykład o te, to mi też spadnie tak. Strasznie mi spadła organizacja. Musiałbym sobie dobrać te. Nie wiem, pousuwać ten rządek. No i tutaj byśmy sobie wzięli, a tutaj co potrzebujemy? Light tanki. Myślę, że to byłoby zbyt drogie dla nas. Więc rocket artillery? Albo nie, nie zróbmy tego. Na pewno maintenance, support artillery, anti-air, no i logistyka. No i byśmy zaczęli to produkować. Na razie 10 dywizji. By się przydało tego. Możemy realnie już to dać. Podoba mi się, że nawet tego nie ma, ale możemy już to dać. Wow. Naprawdę jest trochę OP. To by się przydało realnie. No i popatrzmy sobie jeszcze, co tutaj mamy. Realnie... No nie powiem, trochę słabo jest. Ale niedługo będziemy mieć lepsze samoloty. Tutaj się jakoś bronimy. Bo jak to wygląda? Mamy 600 tego, oni mają ledwo co. Ich strategią jest po prostu ciągłe atakowanie nas. Mamy lotnisko mega, więc to też jest dobrze. Realnie to tak... Straty są większe po naszej stronie, ale my przynajmniej coś robimy. No na pewno strata tych wszystkich dywizji była bolesna dla nas. Jak tutaj wygląda? O, widzę, że się oni sami desantują. Więc to dla nas dobry znak. Dobra. W kolejnym odcinku myślę, że ruszymy naszymi dywizjami tutaj do Hiszpanii i ich zaatakujemy. Więc jeżeli wam się spodobał ten odcinek, pamiętajcie, zrobić kciuka w górę, miły komentarz, subskrypcję. Był z wami Trafem. Bardzo wam wtedy na modyfikacji Case Redux jako Hiszpania. No to cześć!